cię bardzo i nie mogę cię i mieć chcę ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. Nie do poznania, paleciok. Ale dupera. Meksykański sos. Pomyśleć, że to siedziało mi w głowie od wczoraj. Wiedziałem, że to na mnie czeka w doma. W końcu to mnie coś lekko rozłożyło, czy w chłubie rozłożyło. I czuję, że mam gorączkę jeszcze, no ale chuj. Panowie, panie, jest tragedia. Jest tragedia, mam gorączkę. Nie wiem, czy z tego wyjdę. 37,2. Oj, to jest stan już niebezpieczny dla faceta. Mogę z tego nie wyjść. Także pamiętajcie o mnie dobrze, wspominajcie mnie. No ja nie wiem, czy przeżyję. Łapa nie ma. 37,2. Nie wiem, jak to będzie. Yo, yo, moi mili. Aktualnie jadę do Sebiksa. Znowu mi dwie kreski zlecą. Nie, tak muszę wam powiedzieć, że mi te spalanie dosyć mocno spadło, bo jak ja się po mieście, czyli te 3-4 km i tak dalej, do kopalnia i tam powiedzmy w pobisku, no to mi to pokazuje spalanie na 16,5. Więc myślę, że to naprawdę dużo lepszy wynik niż te 20+, które było. Możliwe przez to, że to auto tam, nie wiem, z 8 miesięcy, z 9 miesięcy stało, się tam musiało wszystko, nie wiem, poprzepalać i jakby to spalanie zmalało. To na plus, na pewno. No i co? Jadę do Sebiksa coś ponagrywać, jakieś tam do jego vloga, merytoryki, ale jestem śmiatny z merytoryki, no to chyba nie ma lepszego ciacha, żeby tam mogło się wystąpić. U niego. No a w kwestii aktualnie tego, jak się czuję i tak dalej, no to jest jakaś masakra. Muszę mu powiedzieć, że dzisiaj jest środa, dzień loda, także na pewno nie umieszkam z tego skorzystać. No, ale muszę mu powiedzieć, że jest tragedia. Miałem kurewski ból przez 3 dni. Tak jakby pod żebrem z prawej strony, nie wiem o co chodzi. Bolało mnie z tyłu, z boku. No tak na okolicach żebra. Tak sobie to wyedukowałem, że to może być spowodowane tym, że robiłem w tym pasie te cztery wszystkie dyscypliny bez przerwy, a ten pas on był dosyć mocno zaciągnięty, więc może coś tam sobie lekko, nie wiem, poobijałem. Teraz już jest godzina, powiedzmy, po robocie i już mnie boli mniej. To, że byłem chory, mega chory w poniedziałek, czyli 37,2 miałem gorączkę, ledwo uszłem z życiem, no udało się. No i co, no dzisiaj mnie coś tak spięło w okolicach klatki tak piersiowej, ale bo przy łopatce, o tak, inaczej, przy łopatce mnie tak spięło i mnie tak jakoś dziwnie boli, tak dziwne wrażenie, takie jakieś odczucie. No ale Marcin chyba to po swojemu zrozumiał, no 4 dni bez treningu, może dlatego, także dzisiaj jak znajdziemy czas, no to będziemy musieli zaaplikować trening, bo no nie da się inaczej. No i aktualny off, totalny off od wszystkiego jest. W piątek było ostatnie kucie, no i jest dzisiaj środa, także nic, zero, zobaczymy. Do pół roku, myślę. Zobaczymy, jak to się będzie odbywać. No i tyle na razie. Tyle z nudzenia, z dolenia, informations. No będę musiał sobie na pewno ogarnąć jakąś dietkę. Wrócić do tych dietek, które mam rozpisane. I powoli coś stosować, no bo jak nie będzie o tego, tamtego, no to tego, no to będzie trzeba było już mniej więcej ogarnąć jeszcze bardziej Michę, jak mam ogarniętą, bo ja tam wiadomo, no muszę trzymać fason, to nie wiem, jakiś tam pierdół, no ale będę musiał przede wszystkim jeść, bo tam mniej jem więcej, no a teraz będzie trzeba napieprzać, nie? No treningi myślę, że będę sobie normalnie prowadził, no
jakoś w następnym tygodniu będę szedł do tego lekarza, żeby mi sprawdził, jak z tą przeponą. No i tyle na razie. Kuli mnie, może być ciągle światło, słońce znaczy się. Tego nie ma na dole, to przynajmniej mam na górze. Dlaczego? No bo iście w zjebany sposób zapomniałem o okularach w hotelu. No i tak się skończyło, że nie mam okularów. A czy mi przyślą ze Szwajcarii, wyjdzie w praniu. Tam też kurde zapomnieliśmy, jaki mieliśmy numer hotelu, bo tam ogólnie to się inaczej tam odbywa, że może sam sobie ten hotel, tak choćby nie bez recepcji, to wszystko obchodzi. No i kurde 323 podałem numer, a bo się okazało, że byliśmy w 332. No i napisałem do nich oczywiście po angielsku, nie? Translator napisał, że 332, żeby sprawdzili, no i nie odpisali jeszcze nic, także nie wiem, najprawdopodobniej ma okularów, także 4,5 stówy poszło, to jest 500 minus. No a te okulary, to oczywiście mają wadę moją, także widzę. Too many times. No, dosyć wolno jedziemy, co oczywiście na plus, 16 spalanie. Teraz podejrzewam, mniej będzie palić. Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Napisem King Bruce Lee Karate Mish. King Bruce Lee Karate Mish. Jedna z najbardziej ulubionych piosenek w mojej playliście od Maksymiliana. Mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy. I mało laty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mish. Sebix, nie? Czyli jesteśmy u niego w domu. Ale jakie idealne połączenie treningu, patrz. Nie, że on, nie? Bo to akurat... Chciałem powiedzieć, że teraz zrobię trening, czyli Marcin robi trening za mnie, nie? On ujmuje. Ale patrzcie to, patrzycie przez okno, no i taka maszyna stoi, nie? Bunia moja! No i tutaj sobie ćwiczycie. Coś to idzie podwójnego orgazmu dostać. Jeszcze większym orgazmem by było, jakby tu było lustro. Nie wiadomo, że będzie na pewno. I lustro, siłownia, no i o, nie? No i auto, no kurwa. No nic więcej nie można chcieć w życiu. No i siłownia, także no coś idealnego, nie? A gumę. Co mi tu titoż? A no już pas zapinął. No śniadanko, jakie łaziło po mnie długo, długo. Żuruś, kurwa, że... Idealnie, panowie i panie. Polec. O, da, ty zumigliś, jakie to było dobre, ja. Uwaga teraz. No, także... Szykuję się dwa dni w doma. Byłem u lekarza, bo miałem niepokojące objawy. Bóle pod żebrem. Ale to chyba związane było z pasem na zawodach Strength Warriors. No ale za długo mnie bolało. No a wczoraj zaczęło mnie boleć z prawej strony w klatce piersiowej. I na plecach, i łopatka, i przy plecach, także gadam, kurwa, nie ma żartów, trzeba iść, no i ogólnie mam jakieś tam pomieszone węzy chłonne i tak dalej, no z katar tam jakieś flegma, pierdoły, dlatego to mi tam zalega gdzieś w klatce piersiowej, zrobiłem EKG, no i wszystko tam powiedzmy było ok, tam miałem przyspieszoną pracę serca, o. I dostałem skierowanie do kardiologa, a kardiolog z NFZ mi dupi, maj. A że myślę, że poczekam do maja, może przeżyję. Nic, będę musiał jutro iść prywatnie i to załatwić. Sebastian Kot wysłał wiadomość. Ciekawe, co on coś chce. No, także dwa dni mam w domu leżenia, ale nie na L4, tylko Marcin sobie wziął dwa dni urlopu, żeby nie brać L4. No, jakoś to będzie. No i trzeba... tego dychać, wtupiać tapsy.
Hop w doma, tu baba może trochę lecieć w bambuku. Już mężuś upierdzielił obiad. Ludka, rosołek. Tu się jedno nie zmieściło. No i kartofle, a jeszcze muszę udupić jakąś sałatkę. Ale to wdupimy tomata z ogórkiem. Aha. Jak to wonio, powoniecie se. Nie odczuję afes. Ościurka, jecie. Tu macie ogórek, pomidor, sól, pieprz, trochę octu. Tu pięknie, zupeczka. Tu dochodzi, nie jo, ale kartofle dochodzą. Także to potem, łódka potem wyciągam jeszcze na chwilę. No trzeba fajnie to przyprawy jakieś lekko podsmażyć, żeby było fajnie, chrupiące. I obiad, który mi trwał 30 minut. 30 minut, baby! Idzie zrobić obiad. A nie, że hop, przyłazi po grubie, po robocie i nie ma obiadu, bo wyście byli zajęte. Uja! Wszystko trzeba dobrze, fajnie se przygotować. Idzie w bardzo szybki sposób zrobić obiad. Ha, ha, ha. Oczywiście moja żonka nie ma pustych przebiegów też. Może. Nie ma lekko, musi zadupiać w doma. Nie no, tak spokojnie sobie pracuje, także już też tam pranie porobiła, pierdoły, teraz jakieś uszka robi na święta. Także baba w 8 miesiącu ciąży też może zadupiać w doma jak chce. No i także zostało jeszcze tylko jej lodzik. A tak wszystko już zrobiła praktycznie. Żonko! Drink, 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 drink. I patrzcie ten efekt końcowy, no. No coś nieprawdopodobnego, talerzyk palecioka, rosołek na razie taki, bo gardło boli, trzeba go przepolić. No coś pięknego, mistrzostwo maestro, no ideał, no naprawdę, no trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie, ideał.